Got jerky. Welcome. Huh? Welcome. Hi. Yes, you caught me off guard. Beef jerky. Perfect. Let's go. Prywatny kierowca jest, przepiękne widoki i zawali droga przed nami. No a ja, moi drodzy, dzisiaj robię za pasażera, a przynajmniej przez pierwszą połowę trasy, ze względu na to, że przed nami 6,5 godziny drogi, żeby dojechać właśnie do Doliny Jeźdrębś. Mamy bardzo fajny plan na ten wyjazd, także zostańcie z nami i życzę Wam miłego oglądania. Excited for some burgers. Salads. Salads. They're called salads. Oh, salads. Szybki postój na jakąś szamkę. Zatrzymaliśmy się w takim przydrożnym barze, gdzie zawsze właśnie jadamy, jeżeli jedziemy tą autostradą 395. I szczerze, moi drodzy, mogę Wam powiedzieć, że to jest jedna z najbardziej widowiskowych autostrad w Stanach. Moim zdaniem, ze względu na to, że jadąc z Reno do Los Angeles, macie przepiękne widoki cały czas i to się wszystko zmienia. Jedziecie przez tereny górzyste, tak jak właśnie jechaliśmy w tym momencie, gdzie leży pełno śniegu. Potem zaczniemy zjeżdżać odrobinę niżej. Będzie również dużo pustyni, będą kaniony i tym podobne rzeczy. Naprawdę serdecznie polecam przejechać się tą autostradą. Zobaczycie, dlaczego właśnie tak bardzo mi się podoba tutaj w tym rejonie. Ze względu po prostu na tą różnorodność po drodze. Jest jedzenie. Zdrowe, świeże. No to pojedliśmy. Pora zmienić kierowcę, moi drodzy, i jedziemy dalej, bo przed nami jeszcze 4 godziny jazdy, żeby dojechać do Doliny Jeźdrębś. Szybki postój w miejscowości Bishop w Kalifornii. Zobaczcie, przepiękny zachód słońca. Tam są góry Sierra. Naprawdę cudne widoki tutaj mają. Ale paliwo jest $1.50 droższe niż u nas w Reno w Nevadzie. Także przygotujcie się na to, jeżeli będziecie kiedykolwiek jechali tą autostradą, że po stronie kalifornijskiej naprawdę będziecie przepłacać za paliwo.
You went from 2 cards to how many? 20. I'm gonna win. No, you're not. Spójrzcie na to. Przepiękny wschód słońca. Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym dniu tej wyprawy. Obudziliśmy się właśnie tutaj w takich oto przepięknych okolicznościach przy tak zwanym Star Wars Canyon. Naprawdę rewelacyjne miejsce. Wczoraj niestety zajechaliśmy tutaj dosyć późno, była godzina 21:30, więc już grubo po zmroku i niestety nie mieliśmy okazji nacieszyć się tymi widokami. Dlatego dzisiaj obudziliśmy się przed wschodem słońca, no i oglądaliśmy to rewelacyjne wydarzenie tutaj właśnie nad tym Parkiem Narodowym. Super widoki i jeżeli szukacie bardzo dobrego miejsca kempingowego na swoim wyjeździe, no to tutaj właśnie takie znajdziecie. Także gorąco polecam odwiedzić to miejsce. A my w tym momencie, moi drodzy, powolutku się zbieramy i jedziemy na dół tam do doliny, bo mamy bardzo fajny cel na dzisiaj. Tutaj znajduje się kanion zaraz przed wjazdem do Parku Narodowego, a my spaliśmy sobie w takim miejscu. Szybka kima w samochodzie, nawet nie rozkładaliśmy namiotu ani nic. No i zobaczcie, jakie przepiękne widoki nas dzisiaj przywitały. Offroadowiec w Subaru. I can't see. You can barely reach above the steering wheel. Zamieniliśmy się znowu za kierownicą ze względu na to, że ostatnim razem, gdy tutaj byliśmy, to ja prowadziłem całą trasę, bo jechaliśmy moim poprzednim campervanem i tak naprawdę nie miałem okazji nacieszyć się tymi widokami w momencie, gdy wjeżdżacie do doliny. Ta trasa jest niesamowita, jest bardzo kręta, trzeba tutaj uważać na spadające kamienie, mogą one leżeć po prostu na drodze, wyjedziecie zza zakrętu i uderzycie w jakiś kamień, także bądźcie czujni, ale również cieszcie się widokami, bo naprawdę ta trasa robi niesamowite wrażenie. Przejechaliśmy obok pierwszej stacji benzynowej tutaj właśnie w dolinie i miejsc kempingowych, takich wiecie, płatnych. I te miejsca kempingowe były po prostu pełne. Całe właśnie kempowisko pełne samochodów, kamperów, namiotów i tak dalej. Ja nigdy nie widziałem tutaj tyle ludzi. A jest to związane z tym, że w ostatnim czasie, a dokładnie chyba rok temu, przeszedł wielki monsun tutaj przez Death Valley i zalało całą praktycznie tą dolinę, zniszczyło wiele dróg, musieli to wszystko odbudować i w tym momencie, dalej w tym najniższym punkcie doliny, myślałem się właśnie w Badwater, jest woda i wszyscy przyjeżdżają właśnie zobaczyć to jezioro, które się przebudziło po prostu po wielu, wielu latach
i doświadczyć tego przepięknego właśnie widowiska. Ale zanim tam dojedziemy, to najpierw musimy wspiąć się tutaj na sam szczyt praktycznie tych gór, bo zjechaliśmy do tej pierwszej doliny. Tutaj macie taką przepiękną, prostą trasę, bardzo ładne miejsce na zdjęcia pamiątkowe właśnie z wyjazdu tutaj do tego parku, ale żeby dojechać tam do tego głównego terenu, to musicie niestety przejechać tutaj z powrotem na górę i potem znowu w dół na poziom wody. Napotkaliśmy mały problem ze względu na to, że skończyła mi się właśnie ta karta do parków narodowych w zeszłym miesiącu i chcieliśmy kupić nową. No i niestety podjechaliśmy już do drugiego Visitor Center i wszystkie są pozamykane w tym momencie. Znaczy te budki strażnika, bo tam można właśnie kupić tą kartę. Więc jedziemy po prostu zrobić to, co mamy zrobić w parku i potem podjedziemy do trzeciego takiego właśnie punktu tamtych strażników i tam powinni mieć normalnie te karty, bo są tutaj automaty, w których możecie zapłacić po prostu za tą jakby 7-dniową przepustkę. Wiecie, to jest $30 i możecie przez 7 dni tutaj wjeżdżać, wyjeżdżać, a nam jest potrzebna ta roczna karta, więc po prostu pozwiedzamy sobie to, co mamy pozwiedzać dzisiaj, dopiero potem podjedziemy i to załatwimy. Ale muszę wam powiedzieć, że przejeżdżając tutaj właśnie obok tego głównego takiego jakby centrum, gdzie są miejsca kempingowe, sklepy i tym podobne rzeczy, no to jest niesamowicie dużo ludzi. Byłem tutaj wielokrotnie w tym parku narodowym i nigdy nie widziałem takich tłumów. Wszystko jest właśnie związane z tym, że w tym momencie jest tak naprawdę ostatni czas na to, żeby przyjechać i zwiedzić ten park, bo za około tam, nie wiem, miesiąc, półtora miesiąca tutaj zaczną skakać temperatury takie, wiecie, do 40 paru stopni na porządku dziennym i wtedy się to robi bardzo po prostu nieprzyjemne. No. Znajdujemy się w tym momencie na poziomie morza i jeżeli się przyjrzycie, to zobaczycie, że w poprzek drogi jest pełno takich wypłukanych kanałów, ponieważ ten teren dalej jest po prostu pod dużym kątem tutaj i ta woda spływa właśnie do najniższego punktu, który znajduje się pod poziomem morza. I w momencie, gdy był ten monsun i zalało całą dolinę, to tutaj ta część drogi była po prostu przykryta taką półmetrową warstwą kamieni, gruzu. Możecie zobaczyć właśnie tutaj, jak to było wszystko później wyczyszczone i otwarte znowu właśnie dla turystów. Spora część tych takich pobocznych dróg asfaltowych dalej jest zamknięta i niektóre właśnie nawet te szutrowe drogi są pozamykane ze względu na to, że jeszcze nie mieli czasu tak naprawdę wszystkiego wysprzątać po tej ostatniej tutaj powodzi takiej. Większość tych dróg po prostu została zasypana dużą ilością gruzu, ziemi i piachu. Więc no, troszeczkę im to jeszcze zajmie, żeby wszystko tutaj pootwierać, ale i tak jestem zdziwiony, jak szybko sobie po prostu z tym poradzili, bo jeżeli spojrzycie na nagrania sprzed chyba lekko ponad rok temu, gdy ten monsun przeszedł tutaj przez ten park narodowy, to zobaczycie, że większość tych głównych dróg po prostu w niektórych miejscach była przykryta nawet dwumetrową warstwą gruzu. Więc to nie było łatwe zadanie, żeby to po prostu wszystko wysprzątać tutaj, ale dali radę, moi drodzy, park jest otwarty, można przyjechać tutaj właśnie zobaczyć ten najniższy punkt w dolinie i zobaczyć to jezioro, które obudziło się właśnie do życia po, już nie pamiętam kiedy, ale napiszę wam tutaj, bo to zdarza się co kilkanaście, kilkadziesiąt lat, że ten najniższy punkt zostaje po prostu zalany wodą i on sobie potem przez następne kilka lat wysycha. Okres taki, wiecie, wczesno-wiosenny, jeszcze w sumie zimowy, 61 stopni Fahrenheita. Tutaj macie rozpisaną właśnie temperaturę w różnych miejscach w tym parku. Zobaczcie, Telescope Peak, minus 33 na szczycie. Masakra. A więc tak, bardzo ważna informacja dla tych, którzy wybierają się do parków narodowych w Stanach. Karta, wiecie, ta taka roczna, często się opłaca właśnie wykupić taką roczną kartę, jeżeli przyjeżdżacie tutaj nawet na 2-3 tygodnie i planujecie odwiedzić kilka parków narodowych, bo wjazd do jednego parku narodowego kosztuje was $30-39 w zależności, w którym parku jesteście, a ta karta zawsze kosztowała 7 dyszek. W tym roku niestety podrożała i kosztuje $80 i przedtem można było właśnie podpisać się
mogły dwie osoby się podpisać na tej karcie i którakolwiek z tych osób była z wami w samochodzie, wtedy wszyscy po prostu wjeżdżali sobie za darmo do Parku Narodowego. No nie za darmo, ale z tą kartą. A teraz jest tylko jedno miejsce na podpis, więc jeżeli podpiszecie tą kartę, to ta osoba musi być z wami, żeby móc ją wykorzystać. Ale powiem wam, że oni tak sprawdzają to pi razy drzwi. Jeżeli wjedziecie z tą kartą i czasami im po prostu pokażecie przód tej karty i oni sobie zobaczą, że ona jest ważna jeszcze w tym miesiącu, to bez problemu powinniście być w stanie wjechać. O, bardzo fajny kamperek, zobaczcie. Ford F350. Z nakładką taką na zamiast paki, założony po prostu taki kamper. Duże to jest dosyć. Na zdjęciach nie wygląda na takiego wielkiego tego kampera. Wszystkie miejsca parkingowe pozajmowane. Tam z tyłu jest pole kempingowe i też jest pełno właśnie kamperów, namiotów. Powiem wam szczerze, nigdy nie widziałem tego Parku Narodowego tak obleganego przez ludzi, ale dobrze. Po drodze do najniższego punktu w dolinie możecie zauważyć właśnie, jak ta droga została po prostu przysypana, bo po obydwu stronach drogi widać, jak głęboko właśnie musieli się wciąć tutaj w tą warstwę gruzu, która po prostu została wypłukana w trakcie tej powodzi. Podejrzewam, że widoki wtedy w trakcie tej powodzi były niesamowite, ale kurde, nie chciałbym tutaj być, bo jeżeli spojrzycie właśnie tutaj po prawej stronie, tam normalnie na tych górach leży śnieg. I wyobraźcie sobie, że teraz przychodzi taki monsun i zaczyna tutaj bardzo intensywnie padać, to z tych właśnie gór, z każdej strony, z każdego obszaru tego Parku Narodowego woda zaczyna właśnie spływać tutaj do tego miejsca. Więc te drogi były po prostu przykryte tutaj grubą warstwą gruzu. Ej, coś wam pokażę. Spójrzcie na to. Normalnie jezioro za mną w Dolinie Wiślej. Tego to ja jeszcze nie widziałem naprawdę. Przez tyle lat, co tutaj przyjeżdżam, to nigdy nie widziałem tyle wody. Czasami właśnie ten najniższy punkt był gdzieś tam, wiecie, zalewany delikatnie wodą, ale nie do tego stopnia, żeby było tutaj normalnie jezioro. Naprawdę niesamowity widok. Tam znajduje się ten główny punkt, na który wszyscy właśnie przyjeżdżają. To się nazywa Badwater Basin i tam jest taka tabliczka gdzieś tam w 1/3 wysokości tej góry. To jest zaznaczony poziom morza i tutaj macie właśnie ten najniższy punkt. Tam już Jovana z przodu właśnie idzie i to normalnie jest wyschnięte, jest praktycznie idealnie płaskie. I macie tutaj normalnie taki, wiecie, fajną miejscówkę na zdjęcia. W tym momencie jest jezioro. Naprawdę niesamowity widok. Coś, co się nie zdarza tutaj za często. Dlatego zależało nam właśnie, żeby przyjechać i to zobaczyć. I spójrzcie na to słone jezioro. To wszystko to jest właśnie sól tutaj. Wszystkie minerały, które są wypłukiwane właśnie z tych gór dookoła tego najniższego punktu. I macie teraz słone jezioro. Ono jest przeogromne. Nieźle to wygląda, no. Pływamy sobie pod poziomem morza, moi drodzy. Jak często macie okazję zrobić coś takiego? No chyba bym sobie nie odpuścił, jeżeli byśmy właśnie nie wyciągnęli, nie napompowali tych desek i nie zrobili tego. Bo to jezioro pewnie w przyszłym roku, kto wie, może nawet pod koniec tego lata już nie będzie istniało. Może wyschnąć całkowicie i znowu trzeba czekać tam ileś naście czy ileś dziesiąt lat, żeby taka sytuacja się powtórzyła. Dlatego nie ma opcji, żebyśmy to odpuścili.
profile of myself, sorry, that was awkward. Moi drodzy, jeżeli zastanawiacie się, czy my przyjechaliśmy do Doliny tylko i wyłącznie po to, żeby popływać na paddleboardzie w tym najniższym punkcie, to tak, macie rację. Dokładnie po to tutaj przyjechaliśmy, 6,5 godziny w jedną stronę, po to tylko, żeby móc odhaczyć, że pływaliśmy na desce pod poziomem morza w tym momencie, bo znajdujemy się tam kilkaset stóp pod poziomem morza, więc moi drodzy, zaliczone. I jeżeli przylatujecie jeszcze właśnie w 2024 do Stanów i planujecie odwiedzić właśnie Dolinę Liść, to pośpieszcie się, zanim to jezioro po prostu zniknie, bo widoki są po prostu przepiękne. A my w tym momencie zawijamy się do samochodu. Zobaczcie, jaki ten plecak jest wielki w porównaniu do Jovany. That backpack is so huge compared to you. It's like, yeah, you could fit in it easily. Let's not talk about putting bodies in bags. Ostatnie spojrzenie na Badwater Basin. Przepiękny obszar. Teraz się troszeczkę wiatr zerwał. Jeżeli przyjedziecie tutaj z samego rana, to będziecie mieli takie idealne lustro i odbicie tych ośnieżonych gór właśnie w tej wodzie. Było warto jechać te 6,5 godziny tutaj do Doliny. Naprawdę, żeby zaliczyć tylko taką głupią zachciankę. Zobaczyliśmy to jakiś czas temu na Instagramie, ale nie było za bardzo czasu ze względu na budowę kampera. A jeżeli chodzi o budowę kampera, no to jest już praktycznie skończony, prawie. Brakuje mi tam chyba jeszcze dwóch rzeczy. Muszę troszeczkę popracować nad instalacją wodną i no, wybrać kolory, żeby to pomalować, bo wszystko już jest przygotowane. Trzeba tylko właśnie pomalować szafki, drzwiczki i tym podobne rzeczy. No i kamper będzie gotowy. Także już niedługo, moi drodzy, będziemy mogli ruszyć właśnie w jakąś podróż. Jeszcze nie chcę wam mówić za bardzo, gdzie będziemy jechać, ale no, jak już wam wcześniej powiedziałem w jednym z filmów, będzie to na pewno jedna z najbardziej epickich wypraw w moim życiu. Będą to miejsca, które niektórzy może już tam odwiedzili, pokazywali, nawet na polskim YouTubie. Ale jeżeli oglądacie mnie od dłuższego czasu, to wiecie, że ja raczej unikam takich miejsc i staram się jeździć w miejsca rzadziej odwiedzane i mniej pokazywane, zwłaszcza na polskim YouTubie.